A z nami jest już Piotr Maciążek, ekspert do spraw rynku energetycznego i paliwowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wyjaśnijmy, dzień dobry, jeszcze raz. Wyjaśnijmy to wielkie otwarcie Baltic Pipe. Z jednej strony słyszymy, no w tej chwili jesteśmy już full bezpieczni, w 2023 roku będziemy totalnie uniezależnieni od gazu rosyjskiego, a z drugiej takie właśnie powątpiewania, czy ta rura nie pozostanie pusta albo nie za mało wypełniona. Jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę, to pewnie wie tylko spółka PGNiG w tej chwili. Niestety polski rynek energetyczny i paliwowy nie jest transparentny. Większość danych jest objętych po prostu klauzulami poufności albo stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. No, nie zmienia to jednak faktu, że w momencie otwarcia Baltic Pipe płyną do nas uspokajające informacje. Po pierwsze, udało się rzutem na taśmę wynegocjować kontrakt na dostawy norweskiego gazu ze spółki Equinor. To jest spółka norweska, która ma priorytet w dostawach i w dostępie do przepustowości, kiedy chcemy wysłać gaz z Norwegii przez ten system hub znajdujący się na Morzu Północnym. I to jest spory kontrakt, bo to jest 2,5 miliarda metrów sześciennych surowca. Polska zużywała jeszcze rok temu 20, teraz to jest 18, bo mamy kryzys ekonomiczny, więc to jest bardzo dobra informacja. No też operator rurociągu Europipe, który biegnie po Morzu Północnym i do którego Baltic Pipe de facto jest taką wpinką, uspokaja, że ten gaz do Polski będzie trafiał. Nie zmienia to jednak faktu, że rura w tej chwili ma 30% swoich mocy i na tyle zostanie zakontraktowana. No a kwestia tego, w jakim stopniu zostanie wykorzystana moc Baltic Pipe od stycznia, no to są raczej na razie zapewnienia i zobaczymy, jakie będą fakty w przyszłym roku. Chyba w dużym skrócie tak to w tej chwili wygląda. To, co jeszcze chciałbym dodać, to na pewno, że jak to w Polsce bywa, są tu pewne grzechy popełnione po stronie to jeszcze zanim do tych grzechów, bo o nich też chcę porozmawiać, to chciałabym tylko wytłumaczyć, bo nasi słuchacze, nasi widzowie też dopytują, dlaczego, skoro ten gaz ma płynąć do nas z Norwegii, to dlaczego dzisiaj ta cała impreza organizowana z okazji otwarcia tego odbywa się z Duńczykami. Wytłumaczmy to. Baltic Pipe to jest skomplikowany system, to nie jest jednolity gazociąg, on się składa z kilku części. Pierwsza część biegnie pod Morzem Bałtyckim, pomiędzy Polską i Danią. Dalsza część natomiast przez Danię, przez jej terytorium lądowe. No i jest jeszcze trzeci element, też podmorski, pomiędzy Danią i rurociągiem biegnącym pomiędzy Norwegią i Niemcami de facto, bo Morze Północne jest rodzajem wielkiego obszaru handlowego, na którym handluje się gazem i w tym handlu uczestniczą liczne państwa: Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Dania, Holandia, no teraz również Polska dzięki tej inwestycji. Spodłączymy się nowym gazociągiem do miejsca, które no jest rodzajem targu, na którym się handluje gazem w Europie Północnym, największego targu tego typu, więc to jest zdecydowanie dobra informacja. A czy mamy pewność, że ten gaz popłynie do nas, na przykład nie będzie tak, że popłynie w jakieś inne miejsca, tak jak Niemcy się bili o te dodatkowe dostawy z Norwegii i w pewnym momencie wydawało się, że nasza sprawa jest już przegrana, czy nie ma takiego ryzyka? Myślę, że nie ma dzisiaj ryzyka co do realizacji kontraktów, bo tak jak powiedziałem, dosłownie dzisiaj operator tego gazociągu biegnącego przez Morze Północne, do którego Baltic Pipe, czyli ten polsko-duński projekt jest wpinką, poinformował, że jest odpowiednia moc i ten gaz będzie mógł docierać do Polski, więc zdecydowanie nie ma tutaj zagrożenia. No, inną kwestią jest to, że niestety byliśmy zmuszeni kontraktację Baltic Pipe prowadzić w warunkach wojennych. To nie jest dobra informacja, dlatego że Europa odcinająca się od rosyjskiego gazu, albo w zależności od optyki odcięta od rosyjskiego gazu, bo to w zasadzie bandycka polityka Gazpromu jednostronnie wstrzymuje dostawy do takich państw jak Polska,
No tutaj wiele państw europejskich walczy o norweski gaz. Norwedzy w tej chwili awansowali na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o strategicznego partnera w dostawach gazu do Unii Europejskiej. Gaz stamtąd próbują w sposób gwałtowny, nadzwyczajny pozyskiwać różne państwa, na przykład Niemcy, więc w pewnym sensie strona polska poprzez Baltic Pipe walczyła z Niemcami o to samo źródło gazu. No i zasadne pytanie jest takie, dlaczego nie zakontraktowano na potrzeby Baltic Pipe tego gazu wcześniej? To jest pewnie coś, co psuje nam trochę to uroczyste otwarcie tej ważnej infrastruktury. No a tak naprawdę to w zasadzie ten kontrakt powinien być jeszcze przed rozpoczęciem budowy tego gazociągu zakontraktowany, no bo wiadomo, że jeżeli nie mamy kontraktu, a stawiamy rurę, to wszyscy dostawcy wiedzą, że musimy zakontraktować skądś ten gaz, bo przecież nie będzie pomnikiem pustym nad Bałtykiem. Zresztą tak samo stało się w przypadku terminalu LNG w Świnoujściu. A co wiemy o cenie tego gazu, który żeśmy zakontraktowali? Ja najbardziej lubię takie pytania, jak komentuję kwestie paliwowo-gazowe, ponieważ nic nie wiemy, jest to tajemnica przedsiębiorstwa. A jeżeli, czyli PGNiG, a jeżeli pojawiają się jakiekolwiek informacje sugerujące kwestie cen, to pochodziły one ze źródła rosyjskiego. W warunkach wojennych no, nie podlegają one w zasadzie jakiejś poważnej analizie. Powiem tak, no, na pewno tanio nie będzie, dlatego że warunki są nadzwyczajne, liczba dostawców i infrastruktury ograniczona. Dużo lepiej by się stało, gdyby ten gaz był kontraktowany rok, dwa lata temu, nie w warunkach wojennych. Z drugiej jednak strony lepiej mieć gaz droższy niż nie mieć go w ogóle, ponieważ w kwietniu Gazprom jednostronnie wstrzymał dostawy do Polski, w zasadzie nie licząc się z obowiązującą umową, którą powinien realizować do końca tego roku. Ja właściwie zadając panu to pytanie, zadawałam pytanie o to, czy właśnie ta polityka energetyczna nie powinna być transparentna, nie powinna być jawna. Ja wiem, że to są kwestie bezpieczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony my jako obywatele też mamy chyba prawo do tego, żeby wiedzieć, jak wygląda sytuacja. W wielu państwach europejskich kwestia cen gazu kontraktowana jest jawna, więc oczywiście pytanie pani redaktor jest zasadne. Myślę, że w ogóle w branży energetycznej, a szczególnie teraz, kiedy ona jest szczególnie ważna, to jest bardzo zasadne pytanie, bo my nie mamy nie tylko parametrów, które umożliwiają nam określenie atrakcyjności cen gazu czy ropy naftowej, ale nawet nie jesteśmy w stanie w sposób matematyczny i taki dokładny określić, jakie są marże w państwowej energetyce przy okazji wzrostów cen energii, więc tak naprawdę zarówno osoby, które się orientują w kwestiach energetycznych, komentują je tak jak ja od wielu lat, jak i kompletni laicy, no błądzimy wszyscy, tak? No, musimy szukać szczątkowych informacji, nie ma tutaj jakiejkolwiek transparentności w tym zakresie. Zaczynaliśmy, znaczy pan zaczął rozmowę o grzechach popełnionych przy okazji tej inwestycji. Jakie to są grzechy? Branża energetyczna to jest bardzo ciekawa branża, bo na większość pytań można odpowiadać i tak, i nie równocześnie. W związku z tym, tym bardziej, że też komentatorów jest niewielu. Więc z jednej strony bardzo się cieszymy, że powstał Baltic Pipe, że dywersyfikujemy dostawy gazu, że pewnie od przyszłego roku będziemy mieli komfort gazowy w Polsce. I to jest oczywista oczywistość. Tak, ale z drugiej strony no, nie dyskutujemy w ogóle jako państwo czy jako opinia publiczna o tym, czy ten proces przebiegał harmonijnie, zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, albo czy mógłby lepiej być realizowany. I powiem tak, jesień i zima będzie trudna, wiele będzie zależało od warunków pogodowych, również w obszarze gazowym, a mogliśmy mieć pełen komfort i pełne bezpieczeństwo gazowe. Więc należy zadać podstawowe pytania, które już zadawałem zresztą publicznie wcześniej. Dlaczego przez 7 lat nie rozbudowano terminalu LNG w Świnoujściu w sposób satysfakcjonujący? Dlaczego w ciągu 7 lat nie zbudowano pływającego terminalu do odbioru LNG w Zatoce Gdańskiej, podczas gdy Niemcy mogą w rok to zrobić? Zapowiadają, że w przeciągu 6-7 miesięcy
będą takie inwestycje realizować. Oczywiście tam istnieje pewna infrastruktura jeszcze po Nord Stream, która ułatwia sprawę. Nie zmienia to jednak faktu, że państwo polskie mogło taki terminal pozyskać w 2 lata. 7 lat nic się nie działo. No i pytanie, które już zadałem, dlaczego skoro na całym świecie tak się robi, robiono tak w przypadku polskiego gazoportu. Najpierw zawiera się kontrakt, potem buduje infrastrukturę, bo najpierw mieliśmy kontrakt katarski na dostawę katarskiego gazu, potem budowaliśmy gazoport, to było w czasach Platformy Obywatelskiej, więc pytanie, dlaczego tak samo zgodnie ze sztuką nie zrobiono w przypadku Baltic Pipe i mam wrażenie, że nikt tych pytań nie zadaje i panuje hura optymizm, a przecież to nie jest ostatnia inwestycja tego typu, którą trzeba będzie realizować. No to o tym jeszcze właśnie za chwilę porozmawiamy. Ja rozumiem, że pan akurat te pytania zadaje. Czy dostał pan jakiekolwiek odpowiedzi? Niestety mam wrażenie, że w branży energetycznej raczej nie ma nastawienia na dyskusję. No, proszę zauważyć, co też się działo przy okazji Baltic Pipe. No, nie było dyskusji, były raczej wytyczne ze strony spółek czy rządu, że to jest potrzebna inwestycja, ale nikt nie zastanawiał się, czy nie można by było tego zrobić inaczej. Ja w swojej książce w 2018 roku podkreślałem, że zamiast wiązać się rurociągiem ze stałymi złożami norweskimi, lepiej by byłoby szybciej zbudować drugi gazoport, drugi terminal LNG. Wtedy moglibyśmy wybierać dostawców, wybierać atrakcyjne oferty, moglibyśmy żonglować tym, co aktualnie na rynkach światowych się opłaca. Dzisiaj jesteśmy skazani na Norwegów. Takie pytania nie wybrzmiały w opinii publicznej. No, większość ekspertów nie zadaje, też z prostych przyczyn. No, nie jest to dobrze odbierane ani przez polityków, ani przez spółki, które w Polsce są państwowe. Sektor energetyczny jest dzisiaj spolonizowany, nie ma w nim prywatnych podmiotów, więc i narracja jest siłą rzeczy głównie państwowa. Pytam jeszcze pana jako eksperta, jakie kolejne inwestycje są potrzebne, takie na miarę tego rurociągu Baltic Pipe? One są już zapowiedziane. Chodzi o drugi terminal LNG pływający. Tak, rzeczywiście. On powstanie w Zatoce Gdańskiej. No tak jak powiedziałem, dlaczego tak późno? W tej chwili trwa dyskusja odnośnie tego, jakie moce powinien mieć ten terminal. Spółka Gaz System, która będzie nadzorować jego budowę, pozyskanie tej instalacji, zasugerowała jeszcze pół roku temu, że być może będzie on miał moce około 10 miliardów metrów sześciennych surowca. To są bardzo duże moce, one by odpowiadały jeszcze w ubiegłym roku połowie zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. Dzisiaj jest to mniej, bo gospodarka jest w kryzysie i zużycie się zmniejsza. Docelowo jednak będzie się zwiększać w kolejnych latach, bo polska gospodarka się transformuje. No nie ma dzisiaj takich jednostek, które miałyby taką moc, więc być może spółka też jest nieprecyzyjna i mowa tutaj o tym, że trzeba będzie 2 dodatkowe gazoporty w Polsce zbudować. Tym bardziej, że zainteresowanie jest olbrzymie, bo rząd czeski prowadzi rozmowy z polskim odnośnie no, albo budowy w Polsce gazoportu i wykorzystywania go, albo wydzierżawienie jakiejś mocy. Tak, trochę na zasadzie wspólnej inwestycji. Tak jest, więc widać, że sąsiedzi Polski, szczególnie ci bez dostępu do morza, są bardzo zainteresowani takimi możliwościami. Myślę, że warto by było z nimi rozmawiać na poważnie, bo jeżeli nie porozumieją się z nami, to do takiego porozumienia na przykład Czechów dojdzie prawdopodobnie z Niemcami. No a skoro chcemy budować międzymorze, to już nieco złośliwie to skomentuję, to myślę, że warto by było z sąsiadami zrobić coś konstruktywnego dla regionu. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Piotr Maciążek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.